Sobotnie przedpołudnie witam Państwa bardzo serdecznie z boiska przy ulicy Przyskarpie 2A. I zapraszam na mecz trzeciej kolejki, trzeciej ligi, grupa Kujawsko-Pomorska, piłka nożna, kobiet, Gwiazda Toruń, AZS Włocławek. Drużyna AZS-u rozegrała dwa spotkania w swoim dorobku punktowym, nie zgromadziła jeszcze żadnego punktu. W dotychczasowych rozegranych meczach doznała dwóch porażek. AZS Włocławek zajmuje 13 miejsce w lidze. I gospodynie dzisiejszego spotkania, Gwiazda Toruń. Drużyna rozegrała dwa spotkania, ma na swym koncie 6 punktów. Bilans bramkowy toruńskiej drużyny to 16 bramek zdobytych i 2 bramki stracone. Gwiazda zajmuje drugie miejsce w tabeli ligowej. I tradycyjnie życząc Państwu wielu sportowych emocji, zapraszam do oglądnięcia relacji z tego spotkania. Rozpoczęła się pierwsza połowa meczu, Gwiazda Toruń, AZS Włocławek. Gwiazda Toruń, AZS Włocławek 1-0. Piątka! Jest! Na raz! Dobrze robi!
Rzut rożny dla zawodniczek Gwiazdy Toruń. Druga bramka dla Gwiazdy Toruń. Gwiazda Toruń, AZS Włocławek, 2-0. Tak, tak.
Rzut wolny dla Gwiazdy Toruń, wykonywany z linii bocznej pola karnego. Dwudziesta czwarta minuta gry. Pierwszy rzut rożny dla AZS-u Włocławek. Down, down, down.
Zakończyła się pierwsza połowa meczu. Gwiazda Toruń, AZS Włocławek, prowadzi Gwiazda Toruń 2-0. Zawodniczki wchodzą już na murawę. Rozpoczyna się druga połowa meczu. Gwiazda Toruń, AZS Włocławek, prowadzi Gwiazda Toruń 2-0. Dwie bramki dla toruńskiej drużyny strzeliła Ola Pąk. Kolejny rzut rożny dla Gwiazdy Toruń. Krótkie rozegranie piłki. Wrzutka na pole karne. Thank you.
Zmiana zawodniczek AZS-u Włocławek. Zmiana w drużynie toruńskiej Gwiazdy. Kolejna zmiana w drużynie toruńskiej Gwiazdy. Trzecia bramka dla Gwiazdy Toruń. Gwiazda Toruń, AZS Włocławek, 3-0. Kolejna zmiana, tym razem bramkarki. W zespole AZS-u Włocławek.
Yeah!
zeszło, bo jestem wdzięczny dla pani, że nie Jest pierwsza bramka dla AZS-u Włocławek. Gwiazda Toruń, AZS Włocławek 3-1. Zakończyło się spotkanie Gwiazda Toruń AZS Włocławek. Zwyciężyły zawodniczki Gwiazdy Toruń 3-1. Ja dziękuję Państwu.
i zapraszam na moje inne mini relacje. Do usłyszenia i do zobaczenia. Żegna się z Państwem Mariusz Typczyński.